Są takie historie, które w nas zostają. Nie tylko z tego, co było w rodzie, czyli z czasów przeszłych, wojny, komunizmu, przemocy w domu, tego, co usłyszeliśmy o sobie od innych w rodzinie, co się zapisało w naszych rodzicach. Ale są też takie zdarzenia, które przynależą do nas. I dopiero, kiedy ktoś pokaże nam, zobacz, bo to może być to. Na przykład mamy szansę coś odkliknąć. Cała praca rodowa, ustawieniowa, praca w tkankach czy w mocnym trzymaniu jest niczym innym, jak przywracaniem siebie do nowego człowieczeństwa. Para odważy się trzymać siebie mocno w ramionach, tylko po to, żeby powiedzieć jeden drugiemu: proszę Cię, obejmij mnie całą, całego, bo serce nie ma płci, to nie ma znaczenia. Trzymaj mnie mocno i zobacz, co się dzieje z moim ciałem, kiedy cierpię, kiedy nie mogę czegoś, kiedy mi trudno, kiedy sobie nie radzę. Gdybym osądziła waszych rodziców, was w waszym partnerstwie, nic już więcej dla was zrobić nie mogę. A wy mnie, nas w tym instytucie, interesujecie razem jako para. Interesuje nas dokładnie tak samo jej, jak i jego. Tak samo szukamy z taką, jak mówiła Irina, detektywistyczną żyłką tego, co jest z niego, co nie daje mu się w pełni otworzyć, i tego, co jest w niej, co ją zatrzymuje przed miłością. Znajdź swoją miłość. Dla kogo ja kocham tak, jak kocham? Albo dla kogo nie kocham, kiedy nie kocham? Kto mnie do tej miłości nie dopuścił tak, że ja dziś kogoś do mojej miłości dopuścić nie mogę? Dla kogo jestem z kimś, z kim już dawno być nie powinnam, nie powinienem? Ciebie, kochany, kochana, uratować nie mogę. Dla kogokolwiek my tak żyjemy nie własną miłością, nie w swoim domu. Proszę Cię, zatrzymajmy się w tym. Proszę, przestań wymierzać we mnie nie moje ciosy. Na niczym sobie nie zasłużyłam. Zasłużyłem. Proszę, nie każ mi więcej być dla siebie jak matka albo ojciec. Nie uratuje Cię. To ponad moje siły. Proszę Cię, zobacz mnie, a ja zobaczę Ciebie. Nic się nie dzieje. Miłość się dzieje. Zawsze i wszędzie.